Tematem dzisiejszego webinaru będzie dopełnienie wszystkiego, no może nie wszystkiego, wszystkiego co chciałem powiedzieć, może tak, na temat analizy wytrzymałości w SOLIDWORKS Simulation. Zajmiemy się dzisiaj opracowaniem, zrozumieniem wyników. Może z tym opracowaniem to mniej, raczej zrozumieniem, co nam daje, który wynik. I tak, dla wszystkich, którzy są tu pierwszy raz, nazywam się Piotr Szulta, jestem specjalistą technicznym do spraw CAD i SIM. Moje dane są następujące, chętnie odpowiem na każde pytanie, jeśli będę znał odpowiedź. No dobra. I tak. Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy znaleźli dzisiaj dla mnie czas. Wiem, że koniec roku jest bardzo napięty. Postaram się trochę streścić. Ten webinar będzie, podejrzewam, krótszy od pozostałych, bo i tematów do omówienia jest nieco mniej i nie wymagają aż tak szczegółowego omówienia. I tak, zacznijmy od podstawowego pytania. Po co w ogóle liczymy naprężenia zredukowane? Odpowiedź na to pytanie jest prostsza niż się wszystkim wydaje. Naprężenia w rzeczywistości są obliczane z takiej oto kostki. No, mamy trzy naprężenia zgodne z podstawowymi kierunkami, tak, i naprężenia tnące. Jako że zakładamy, że element jest sztywny, no to część z nich się tam redukuje. Ale to co innego. A jak wyznaczamy granicę plastyczności? No wyznaczamy ją oczywiście najczęściej, nie wiem czy jest jakiś inny sposób, może jest, za pomocą rozciągania jednoosiowego. Tak, rozciągamy próbkę w postaci takiej łopatki i to chyba każdy widział na studiach technicznych. Tak. No i nas interesuje oczywiście granica plastyczności, czyli tu lub gdzieś tam poniżej. Wiadomo, że ten przebieg jest zbyt piękny, żeby być prawdziwy. I tak. Przypomnienie, korzystamy z hipotezy von Misesa, w Polsce znanej pod nazwą hipoteza Hubera, niezależnie od tego, od siebie ją wynaleźli, wymyślili, podobno. I tak, liczymy wytężenie, tak, hipotezę wytężeniową, żeby porównać złożony stan naprężeń z wynikiem próby rozciągania jednoosiowego, tak, żebyśmy mieli jedną liczbę do porównania z tabelą. Po to liczymy naprężenia zredukowane. Teraz, jak powstają wyniki? Oczywiście zaczyna się to od modelu CAD, potem następuje preprocessing, o którym mówiłem wcześniej. Za pomocą solvera powstaje siatka, za pomocą solvera powstają, no właśnie, co powstaje? Wyniki. Ale to nie jest takie proste. Na początku wyznaczane jest przemieszczenie. Na podstawie wyznaczonego przemieszczenia wszystkie inne wymiary są wyliczane na podstawie stałych, tak? Czyli pierwszym, najbardziej dokładnym wynikiem są przemieszczenia. Naprężenia powstają na kanwie wyliczonych przemieszczeń. Tak to działa. Oczywiście dla każdej belki jest liczone takie no, równanie, skręcanie, cięcie, rozciąganie. No i na tej podstawie wszystko jest liczone. Co nam dają poszczególne wyniki? I tak, nie można poprowadzić tego sensownie, jakoś liniowo, więc trochę niestety będę urywał, ale mam nadzieję, że w miarę wszystko będzie zrozumiałe. Zacznijmy od samej góry wyników, czyli diagnostykę punktu aktywnego naprężenia. Co to jest? Punkt aktywnych naprężeń to punkt, w którym naprężenia przeskakują zbyt gwałtownie z jednej wartości do drugiej. Tutaj mamy punkt aktywnych naprężeń. Skąd to wiem? Zwróćmy uwagę, że kolor czerwony od razu właściwie przechodzi w zielony z małym gradientem. Niezauważalny jest kolor żółty. Nie jest to możliwe w rzeczywistości, bo metal to nie guma. Tak, naprężenia narastają stopniowo. Oznacza to, że w tym miejscu po prostu siatka jest zbyt gruboziarnista. Tak,
i do tego służy diagnostyka punktu aktywnego naprężenia. Generalnie punkty aktywnego naprężenia świadczą zwykle, że w pobliżu jest karp. No ale to już jest zupełnie osobny temat, nie chciałbym mu tu poświęcać ekstra 20 minut. Na ten temat jest mój artykuł na Solid Money, wykrywanie karpu, punktu aktywnych naprężeń i punktu osobliwego naprężenia, bo to trzy różne rzeczy. Karp, wydaje mi się, że nie muszę tłumaczyć, miejsce spiętrzenia naprężeń. Punkt aktywnych naprężeń to co mówiłem teraz. I dodatkowo punkt osobliwego naprężenia to jest karp obliczeniowy, takie miejsce gwałtownego wzrostu naprężeń wraz z zagęszczeniem siatki. Czyli pierwszy jest pochodną projektu, drugi jest pochodną gęstości siatki, trzeci to jest geometria modelu CAD, ilość zastosowanych uproszczeń, pewna niedoskonałość metody numerycznej, która jest przydatna, ale o tym posłuchają Państwo więcej w tym artykule. Co dalej? Naprężenia. Tutaj nie oparłem się pokusie trochę zbyt dokładnego omówienia, bo zaprocentuje nam to w przyszłości. Po pierwsze, SX, SY, SZ to są naprężenia zgodne z głównymi osiami. Tak? Tutaj w kolorze pogrubionym zielonym, pogrubionym czerwonym i pogrubionym niebieskim. Tak. Dowód. Gdy zrobię wykres wektorowy, no to widzę, że moje wektory sobie podróżują teraz zgodnie z X, z Y i z Z. Tak. Czyli to są te naprężenia. Dalej, ścinanie. T, jak widać, pochodzi od tau, czyli prawidłowe oznaczenie. No i widzimy teraz, że kierunki tau xy, tau xz, tau yz. I tak, kierunki tych naprężeń są tożsame z tymi sx, sy, sz, ale wartości mają inne. To jest związane z tym, że ścinanie jest to naprężenie postaciowe. To nie wpływa na rozciąganie kostki, ale o tym zaraz. Znaczy nie wpływa, w sposób bezpośredni. Nie powinno. No i mamy jeszcze naprężenia główne, nazwane niezmiennikami, czyli co? Istnieje dla każdej takiej małej kostki ustawienie, w której nie występują żadne siły skręcające, ścinające. Tak? No i wtedy mamy tylko i wyłącznie trzy główne niezmienniki naprężenia. To różnie znajdziemy nazwę ich. Naprężenia główne, niezmienniki naprężenia. Niektórzy nazywają niezmiennikiem tylko sumę tych trzech naprężeń. Różnie to bywa. W każdym razie nie są powiązane na sztywno z kierunkami. W sensie P1 to nie jest X, P2 to nie jest Y, P3 to nie jest Z. One ustalają się w kolejności od największego do najmniejszego. P1 będzie maksymalne, P2 mniejsze, P3 jeszcze mniejsze. No i tak. Teraz już przebieg wektorowy naprężeń jest chaotyczny. Dlaczego chaotyczny? To zwróćmy uwagę. 5.1 jest wyraźnie największy, 5.2 mniejszy, przepraszam, P2 mniejszy, P3 najmniejszy, maksymalny. I tak, dlaczego tak jest? Tutaj posłużę się przykładem. Chwileczkę. Popełniłem takie badanie. Badanie jest całkowicie nieprawidłowe, przede wszystkim dlatego, że użyłem bardzo dużej kostki, bardzo dużej siatki. Pokaż siatkę, tak? No to ma tylko pokazać pewną zasadę.
i włączę wykres naprężenia, w tym wypadku trzeciego głównego. No i tak, dlaczego te wektory są akurat tutaj? Ile jest tych wektorów i gdzie są zaczepione? Na to pytanie nie ma dokładnie odpowiedzi. Na tym polega rachunek różniczkowy. Nie wiemy po prostu. Piszę. Nie wiemy, ile ich jest. Generalnie mogę sobie sterować ilością tych wektorów. Nie stanowi to większego problemu. Mogę ustawić, żeby było dwa razy więcej. Tak. Nie wiemy, gdzie one dokładnie się znajdują w rzeczywistości i jak to wygląda. Na tym polega rachunek różniczkowy. To nie jest tak, że SolidWorks dzieli na jakieś kostki mniejsze i większe, tak, tylko no, oblicza to zgodnie z metodą numeryczną. Jak to dokładnie działa, pozostaje tajemnicą. No dobra. No to dalej. I mamy jeszcze natężenie, czyli P1 minus P3. No i ten niezmienna naprężenia, tak zwana, czyli P1 plus P2 plus P3. Niezmienna dlatego, bo niezależnie jak obrócimy układ, niezmienna będzie taka sama. No bo P1 i P2 i P3 nie zależą od układu, tylko od schematu obciążeń, że tak powiem. Zanim ktoś posłuży się kalkulatorem i zacznie policzy, że P1 minus P3 jest tak duże, a P1 plus P2 plus P3 jest tak małe, przypominam, że naprężenia są wektory. Tak? To jest rachunek wektorowy. Tak, także to nie jest wartość P1 dodać P2 dodać P3. Może tak być przypadkowo, ale nie musi. Błąd. ERR oznaczenie w wykresach. I tak, jak usłyszymy błąd, to od razu nasuwają się pytania. Błąd czego i co zrobiłem nie tak? No bo jest jakiś błąd. To nie chodzi o to. To chodzi o pewną cenę dyskretyzacji. Już tłumaczę. Zwróćmy uwagę na ten rozkład naprężeń. Widzimy, że tak jak powinno być, naprężenia przechodzą nam z niebieskiego przez błękit do, mam nadzieję, że to błękit, do zielonego. Ale mogę włączyć sobie przeciwzmienną dyskretną. Teraz już mam twarde granice, nie mam tego ładnego gradientu. Generalnie na tej samej zasadzie działa całe to obliczenie. Zwróćmy uwagę. Mamy tutaj na każdej z tych elementów, na każdym z tych elementów mamy ileś punktów pomiarowych, tak, węzłów. Zależnie którego stopnia wielomian tutaj zastosowaliśmy. I tak, policzony jest dla każdego osobno. Tutaj mamy wartość A, B, C, D. No i te wartości wzrastają lub spadają skokowo. Jak już wspomniałem wcześniej, nie ma możliwości, żeby obok naprężenia 100 nieskończenie blisko było naprężenie 0. Nie ma możliwości. To się wszystko tak powinno relaksować. Dlatego też SolidWorks nakłada, ja bym powiedział, całun graficzny na te wyniki, aproksymując je takimi gradientami, tak? Podejrzewam, że kolejne wartości na tym boku były coraz mniejsze. No i dlatego mamy takie łagodne przejście. Oczywiście powoduje to pewien właśnie błąd. Tak to wygląda od strony teoretycznej. Mamy kilka punktów pomiarowych, które możemy aproksymować najprostszym istniejącym sposobem, czyli połączyć je prostymi liniami. Natomiast prawidłowo jest, jeśli połączymy go w ten sposób. I tak łączy to SolidWorks. Niestety różnica pomiędzy zmianą skokową a takim
płynnym, ładnym przejściem powoduje pewne błędy. I tak, te błędy zwykle nie są duże, to jest około 0,5%, tak, to ta setka to nie jest 100%, tak, to jest 1 około. Tak, tak to powinniśmy liczyć, tak to powinniśmy uznawać. Generalnie plusem tego błędu jest to, że z obliczeń wynika, że on zawsze robi błąd w górę. Niewiele, nie wiem, 5%, ale zawsze w górę. Także nie ma problemu, że coś nam tam po drodze wyskoczy. Jak ktoś był ciekawszy dokładnie metodologią liczenia tego, to zachęcam do kontaktu, mogę podesłać. No, nie wychodzi to zwykle poważnie, nic poważnego. No dobra, wróćmy do wykresów. Ciśnienie kontaktowe. Ciśnienie kontaktowe, czyli w tym wypadku, ile krawędź tego klocka pod spodem z jaką siłą naciska na ścianę u góry. Też zaprezentowałem wektorowo. Jak widać, ta krawędź oddziałuje z siłą 15,5 MPa. Całkiem sporo. No dobra, na razie przeskoczymy najważniejszą rzecz w naprężeniach, czyli von Misesa, bo chcę wrócić po szybkich przemieszczeniach i odkształceniach. Przemieszczenia. Najstarsza encyklopedia języka polskiego określa konia jako koń, jaki jest, każdy widzi. Podobnie jest z przemieszczeniami. Przemieszczenia są pierwszym wynikiem. Nie ma tu za wiele do tłumaczenia. Też ma swoje kierunki, tak samo jak naprężenie, ale najważniejszym wynikiem jest URS, czyli wypadkowa. No, czyli wiem, że element w tym wypadku przemieści mi się o bardzo małą wartość, 0,04. Odkształcenia. Często wydaje mi się, że są błędy, problemy ze zrozumieniem, czym jest odkształcenie, a czym jest przemieszczenie. Przemieszczenie jest to zmiana położenia, tak bym to nazwał, a odkształcenie jest to tak zwane odkształcenie postaciowe, będące wynikiem skręcania, ścinania i takich tam rzeczy. Wszelkich odkształceń bez zmiany długości. Jak to jest? Ano tak. Wynik jest podawany w radianach. Nie widzę celu, żebym przeprowadzał Państwo teraz przez wszystkie te obliczenia. Od tego jest program, ale liczy to w ten sposób. Jeśli ktoś jest zainteresowany, też mogę więcej danych na ten temat podesłać. Ale to właściwie w tym wypadku wszystko. No to wróćmy do tych naprężeń. Von jak von Mises. Oczywiście. I tak, każdy po studiach technicznych, jakiś tam lub pracował, może niekoniecznie po studiach, zna ten wzór. To jest oczywiście wzór na naprężenia zredukowane według von Misesa, Hubera. I tak. Jest to hipoteza energii właściwej odkształcenia staciowego. I zakłada ona, że ciało jest doskonale sprężyste i że praca naprężenia zredukowanego równa jest sumie prac wszystkich naprężeń składowych. Oczywiście przeczytałem to, nie znam tego na pamięć. Taka jest teoria. Oczywiście jest ona, przede wszystkim największym problemem jest część, zakłada, że ciało jest doskonale sprężyste. Bo żadne ciało nie jest doskonale sprężyste. No i dlatego statyka ta nazywa się statyką liniową. W statyce nieliniowej, która jest częścią pakietu premium, mamy już inne modele dostosowane do nieliniowości. Zwykły von Mises jest tylko i wyłącznie do statyki liniowej. No i tak, jeszcze jeden szczegół. Ludwig von Mises jest bardzo znanym ekonomistą,
ale wymyślił hipotezy naprężeń, tak jak możemy przeczytać gdzieniegdzie. Wymyślił hipotezę jego brat, nie wiem czy starszy czy młodszy, ale nazywał się chyba Richard, gdyż jest to Austriak. Także Ludwik to bardzo dobry ekonomista, ale nie ma nic wspólnego z wytrzymałością materiałów. Tak wymyślił to jego mniej znany brat Richard. Pamiętajmy o tym. Taka trochę wiedza niepotrzebna, ale okej. No to tak, obliczony von Mises. Tak jak już wspomniałem, obliczenie von Misesa możemy porównać z próbą rozciągania jednoosiowego. Dlaczego o tym przypominam? To jest w pewien sposób rodzaj dyskretyzacji. I od teraz już będę używał do końca webinaru bardzo często słowa dyskretyzacja. Mianowicie, wiadomo, że w tym wypadku obiekt jest oczywiście odkształcony, obciążony w ten sposób, że tutaj naciska na niego jakaś siła. Element, te warstwy u góry będą rozciągane, a te będą trochę kompresowane, a także obciążane poprzez ciśnienia kontaktowe. Ale wartość dla jednych i dla drugich będzie dodatnia. Tak, bo naprężenia zredukowane nie widzą, czy to jest ściskanie, czy rozciąganie. Biorą to oczywiście pod uwagę w obliczeniach, ale my już nie musimy się tym przejmować. Tylko i wyłącznie porównujemy to z wyznaczonymi przez nas wartościami lub wartościami, którym zaufaliśmy na tyle, żeby z nich korzystać. Co więcej możemy zrobić z dyskretyzacji? Dobrym pomysłem jest współczynnik bezpieczeństwa. I tak, w współczynniku bezpieczeństwa na początku wybieram warunek, tak? U mnie była to granica plastyczności bez żadnego mnożenia. I tutaj jest dosyć ciekawa funkcja. Określ obszary poniżej. Ja ustawiłem 20. Dlaczego? Nie interesuje mnie, jeśli współczynnik bezpieczeństwa jest wyższy od 20. Wytrzymaj już. Czy to będzie 100 czy milion? Jeśli chcę optymalizować kształt, to w porządku. To wtedy nie ustawiam tego ograniczenia. Ale jeśli obszary interesują mnie, no 20 to też dosyć szeroko, powiedzmy poniżej 10, tak? Jeśli coś wytrzyma 10 razy ponad, to co mnie to obchodzi, czy to są 4 miliony, tak, czy 101? Wytrzyma już. I to jest właśnie kolejny etap dyskretyzacji. I tak. No i widzimy, że u mnie wszędzie jest współczynnik bezpieczeństwa poniżej 20. Także wytrzyma 20 razy i to mi wystarczy. Mamy jeszcze wgląd w projekt. Wgląd w projekt to taka jeszcze poważniejsza dyskretyzacja. Zwróćmy uwagę. Po prostu przeciągam tutaj. O, chyba się nie włączyło. Dobra, no to pokażę na żywym organizmie. Ustawiamy wyniki, wgląd w projekt. Kres wglądu w projekt. Wyłączę te, żeby mi nie przeszkadzały. I po prostu lekko przesuwam tym suwakiem. I teraz wiem, że ten obszar jest najbardziej obciążony. Ile jest obciążony? Nie wiem. Trochę mniej niż sąsiednie i trochę więcej niż sąsiednie z drugiej strony. Tak? To taka jakby, jak zalewa go naprężenie, to już jest taka dyskretyzacja na wysokim poziomie. Tak?
Nie wiem nawet, co tu się dzieje. Ale czasami jest przydatna. No dobra. To idziemy dalej. Równania z wyników. Równania z wyników czasami używam zamiast współczynnika bezpieczeństwa. Przyznam. Bo tutaj po prostu klikuję edytuj równanie, von Misesa razy 2 i tyle. Musimy pamiętać tylko o jednej rzeczy. On przyjmuje tylko i wyłącznie jednostki SI. Czyli tam metr, kelvin, radian na sekundę. No, radian to jest SI. No i newton na metr, czyli jednostki SI, jedna na drugą. Nie mogę tu zrobić milimetra. Muszę posłużyć się taką zamianą. Po prostu przechodzę w ten sposób na megapaskale. No i mam taki prosty wykres, bezwymiarowy, mogę go jeszcze opisać oczywiście z góry na dół, co to jest. No i nie muszę się już za bardzo martwić wtedy współczynnikiem bezpieczeństwa. Oczywiście, jeśli coś się zmieni, ten wykres też weźmie wyniki rzeczywiste i przymnoży je razy dwa. To taki trochę pierwotny sposób, ale no dość dobrze działa. Mniej się trzeba przeklikiwać na pewno niż przy współczynnik bezpieczeństwa. No dobra. Podsumowanie wszystkich wyników. Takie pytanie do Państwa. Co jest wynikiem w tym wypadku? Oczywiście każdy sobie może odpowiedzieć w głowie. Część osób pomyślało pewnie, że wynikiem jest 17,88. Ale to nieprawda. Wynikiem jest, a właściwie są, wszystkie punkty w modelu i przypisane do nich naprężenia. Danych jest bardzo dużo. No i możemy każdą z nich pobrać. No tak. Nie zawsze nam to pasuje, bo chcemy dowiedzieć się na temat tego modelu, a niewiele nam powie informacja, jakie naprężenie jest w tym miejscu. Tak? Nie jest nam to potrzebne. I dlatego dane informacje. Jaka jest różnica? Dane to jest no, taki mój przykład. Danymi są wszystkie numery telefonów w Polsce. Informacją jest wiedza, który numer jest na wsparcie SolidExpert. Albo do mnie. Co więcej, informacją jest ilość pracowników. Danymi jest ich lista. Informacją jest średnia płaca. Tak? Danymi jest lista pracowników i ich wypłaty. Każdy z tych elementów nazywamy oczywiście rekordem. No i chcemy wyciągnąć z tego informacje. Generalnie informacje są nam bardziej przydatne. Każdy by chciał program, który miałby taką funkcję. Niestety SolidWorks ani żaden program nie jest w stanie porozumiewać się z nami innym sposobem niż językiem maszynowym. No oczywiście to później przerabia się przez jakieś interfejsy, żeby było dla nas zrozumiałe. No i możemy trochę tymi rzeczami zarządzać. Tak? Najchętniej chcę mieć wiedzę 0,1, wytrzyma, nie wytrzyma. Albo naprężenie maksymalne jest takie. No i musimy sobie to powyciągać. Do tego służą następujące funkcje. I tak, po pierwsze, no wgląd w projekt, już wcześniej o nim wspomnieliśmy, współczynnik bezpieczeństwa też, nie będę go przytaczał drugi raz. Jak już mówiłem, ciężko byłoby to zrobić liniowo. I tak, wgląd w projekt daje nam informacje, gdzie są najbardziej obciążone obszary. Współczynnik bezpieczeństwa, ile razy wytrzyma, tak, lub czy wytrzyma. Mamy jeszcze takie dodatkowe funkcje, jak lista siły wynikowej i sensory i sprawdzenie kołków i śrub. Zaczniemy od listy siły wynikowej.
I tak, chcę poznać siłę reakcji na tą zaznaczoną ścianę. Wybieram siłę reakcji, klikuję ściany, klikam aktualizuj. Widzę, że reakcja wynosi minus 106 N na FX. A co to jest siła kontaktowa w takim razie? Taka sama siła, tylko skierowana w drugą stronę. Jak przerzucę szybko te, to mamy złudzenie animacji. Widzimy, że 106, minus 106 zamienia się w 106. Gdyby para sił w tym miejscu nie wynosiła 0, układ nie byłby statyczny. Po prostu musimy sprawdzić, co nas interesuje. No dobra, to zobaczmy jeszcze jedną siłę reakcji. Mianowicie tą. Siła naciskająca na koniec mojej prostej dźwigni na pewno będzie lekko skręcała tą ścianę. Stąd moje pytanie. Dlaczego mamy siłę reakcji XYZ, a także wypadkową, a nie mamy momentów? Z czego to się bierze? Bierze się to z... Przepraszam. Umocowania, które dodaliśmy. Każdy punkt to tylko reprezentacja graficzna. Mogę zagęsić sobie oczywiście te znaczki graficzne. Każdy punkt tutaj ma odebrane 6 stopni swobody. 3 obroty i 3 translacje. Już 3 translacje związują ścianę na tyle, dla każdego punktu, przypominam, związują ścianę na tyle, że ona nie jest w stanie się obrócić. Więc żaden moment tutaj nie ma prawa się wytworzyć. No ale dobra. Ten moment, pomimo że tak to zrobiliśmy, on tam będzie. Moglibyśmy równie dobrze odebrać każdemu punktowi przecież 3 stopnie swobody. Zgadza się. Dlatego powstało coś takiego jak siła swobodnego obiektu. W sile swobodnego obiektu, gdy wyklikam tylko ścianę i kliknę aktualizuj, pojawią się wyniki identyczne jak w sile reakcji. Identyczne. Ale mogę tutaj doklikać w tym miejscu na przykład ten wierzchołek. W ten sposób mam XYZ wersję, ale mam także momenty. I tak, mogę wklikać dowolny punkt. W tym wypadku wklikałem punkt, jeden z wierzchołków ściany. W tym wypadku wklikałem sobie środek, no i widzimy, że momenty się zmieniły. Na mniejsze, co jest dosyć jasne. Ale to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że mamy zaznaczone oblicz siły swobodnego obiektu. Inaczej to by nie było możliwe. Tak? To by był błąd. No dobra. Sensory i sprawdzenie koków i śrub pokażę na żywym organizmie. Ale najpierw. Co to jest sensor? Sensor to narzędzie, którego zadaniem jest wyłapywanie zjawisk i zmian zjawisk. Stałego przebiegu lub wartości dyskretnej. Na przykład jest, nie jest, 0,1. Przyznam, że to moja definicja, dlatego brzmi tak dziwnie, ale tak naprawdę tak to działa, prawda? No i tu jeszcze dorzuciłem, tak wygląda taki czujnik fizyczny, no to jest termopara. Ale tak. Czym jest w takim razie sensor w środowisku CAD? Taki sensor wirtualny. Już pokazuję. Mamy tutaj taki podziurawiony trochę jak ser element, w którym mamy 4 śruby i 4 kołki. Obciążony jest następująco. Może wyłączę RealView. Mamy 4 śruby i 4 kołki dodane. Na tą ścianę działa siła rozciągająca.
a także jeszcze tutaj taka mała, skromna siła skręcająca, a to jest umocowane na stałe u góry. Jak to zrobić, jak działają te połączenia, to odsyłam do mojego pierwszego webinaru. I tak, zapiszę dla pewności. Gdy kliknę prawym przyciskiem myszy na wyniki, mam tutaj coś takiego jak lista siły złącza. Mogę się również przeklikać z normalnej siły wynikowej. Tak, swobodny obiekt, siła złącza, etc. I tak, mogę się przeklikać, chcę tylko i wyłącznie śruby. Zdefiniowałem wcześniej siły, jakie mogą wytrzymać te śruby, tak? Wziąłem je z toolboxa, no i teraz wiem, że wytrzymają. Właściwie nie muszę już sprawdzać nic innego. Wytrzymają już. I wszystkie są zielone. Jakby była czerwona, znaczy, żeby się zerwała. Inaczej jest z kołkami. Kołki zmieniają swoje formatowanie tylko dlatego, żeby łatwiej odkryć, gdzie się kończy pierwszy, zaczyna drugi. Ale mają trochę inne wartości. Ja bym chciał dobrać kołek. I tak, tu mam cztery kołki, to jestem w stanie sprawdzić, który ma największą siłę, no powiedzmy ścinającą. Byłbym w stanie to sprawdzić. Ale jakby było ich tysiące, no to byłoby to już dużo trudniejsze. Tak? Znowu, potrzebuję wyciągnięcia informacji z danych. Do tego właśnie służy sensor. Sensory dodajemy w środowisku CAD i są one normalnie dołączone do oczywiście każdej licencji CAD-owe. Właściwości masy, wykrywanie przenikania i tak dalej. My chcemy dane symulacji. Wspominałem, że chcę siłę ścinającą, czyli siła złącza, siła tnąca, jednostki, no chcę nasze, newtony, maksimum spośród elementów i wszystkie kołki. Oczywiście alternatywą byłyby wszystkie śruby, łożyska. Dodatkowo, jako że sensor jest indywidualny, posiada też to okno na dole, które jest ważne, jeśli mamy wszystkie badania, w którym istnieje przebieg i stan nieustalony, czyli statyka nieliniowa, dynamika, liczne badania i tak dalej. Tutaj możemy zostawić dla wszystkich kroków, będzie tylko jeden krok. I klikam OK. Od razu pojawia mi się takie i dane nie są dostępne. Musimy pamiętać o tym, że dane w SolidWorksie zaczytują się z obliczonej bazy. Na chwilę, zaraz jeszcze do niej wrócimy. Tak? No i on musi sobie ją zaczytać. Tak, jak widać, przeszedłem na badanie, od razu wskoczyła siła złącza. Czasami, jak nie wiem, długo nie zapisywaliśmy pliku czy coś, to czasami musimy wejść w jakieś naprężenie czy coś i wtedy dopiero zostanie to zaczytane. Ale to nie wszystko. Dodatkowo mogę dodać sobie sensor, który da mi zdyskretyzowaną informację. Czyli na przykład naprężenia zredukowane według von Misesa, megapaskale, model max i chcę otrzymać alert, jeśli moje naprężenia będą większe niż 60. Mogę tu pisać takie proste bramki logiczne, tak? Nie jest pomiędzy, jest pomiędzy. Najczęściej używane jest większe niż, jest mniejsze niż. OK. Ta sama historia. I zwróćmy uwagę, od razu dostaliśmy alert. Naprężenia teraz wynoszą 66. Tak, czyli chciałeś informację, oto informacja. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie alert wywołany przez nas. Gdy go odznaczę, zbiera mi tylko statycznie wartość. To jest dosyć przydatna rzecz. Daje nam informację,
i możemy to użyć i używamy głównie przy symulacjach do badań projektu, czyli zmieniamy materiały poszczególnych elementów i sprawdzamy, czy naprężenie rośnie, spada. Możemy też oczywiście zmieniać wymiary geometryczne. Badanie projektu, uruchamiamy je tutaj, jest dosyć obszernym tematem i nie będę się nim dzisiaj zajmował. Niedługo postaram się, na pewno do końca stycznia, coś na ten temat zapisać. Może mi się uda jeszcze w przerwie pomiędzy świętami a Sylwestrem. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Oszczędza nam czas. No dobra. No to mamy sensory. I tak, najważniejsze pytania. Najważniejsza rzecz. Jak rozpoznaniki są poprawne? Chciałbym powiedzieć, że jest jakaś zasada. Teraz wyniki są złe, a teraz dobre. Niestety nie ma. Powinniśmy sobie zadać kilka pytań. Moim zdaniem. Po pierwsze, czy moje wyniki nie są absurdalne całkowicie, tak? Jeśli pod wpływem, tutaj jak napisałem pod spodem, przy sile 200 N, ugięcie wyniosło 4 km, oznacza to, że prawdopodobnie coś zrobiłem źle. Tak? Nie wiem, z maszyny zamiast z metalu zrobiłem z pyłu. Tak, coś źle dodałem, pomyliłem jednostkę. Odrzuca to. Ale to łatwo to wykryć, wiadomo. Dalej. Zasada GIGO. Znana bardziej w środowisku deweloperów software'owych. Czyli garbage in, garbage out. Jeśli będziemy za każdym razem zakładać jakieś parametry mniej więcej i obciążać jeszcze bardziej mniej więcej, najprawdopodobniej nie dostaniemy dokładnych wyników. Im więcej spędzimy czasu na poznaniu zjawiska, które analizujemy, tym większe prawdopodobieństwo dobrych wyników. Wiem, że na idealne odtworzenie zjawiska po pierwsze nie mamy czasu, a po drugie chęci. A także czasami komputer nam nie wydoli. Musimy znaleźć balans. Niestety jest to trudne. Jest to trudne. No dobra. I tak, no to taka zasada chyba z czasów komunizmu. Jeśli fakty nie są po naszej stronie, to tym gorzej dla faktów. I tak, nie chcę tutaj powiedzieć, że zasada robiłem coś podobnego i wyczało jest zła. Ona jest świetna, tylko że musimy mieć dużo doświadczenia. Że faktycznie zrobiliśmy to nieraz i działało, w programie jest coś nie tak, może coś przeoczyliśmy, może nie, ale nie chce nam się tego dalej sprawdzać, no bo wiemy, że w rzeczywistości to wytrzyma. Spoko. Zawsze sprawdźmy jednak dwa razy, zanim podejmiemy taką decyzję, bo może coś się zmieniło, tak? Może popełniliśmy jakiś prosty błąd. Różnie bywa. No dobra. Zawsze istnieje rozbieżność pomiędzy modelem dyskretnym a rzeczywistym. To nawet dodałem wykrzyknik, bo to jest bardzo ważne. Tutaj parafrazując, przytoczyłem doktora Wilczyńskiego z mojego byłego, prowadził zajęcia dla mnie z trysku tworzyw sztucznych i powiedział, że jedno jest pewne po otrzymaniu wyników z programu, na pewno w rzeczywistości będzie inaczej. Ale wiemy, to nam daje informację, że wartości są bliskie rzeczywistym. No, zarówno pan doktor Wilczyński, jak i jego ojciec, profesor Wilczyński, na pewno są autorytetami w temacie trysku tworzyw sztucznych, a jednak pomimo, że znają te programy jak własną kieszeń, mają takie zdanie, bo taka jest prawda. Zrobiłem taki prosty wykres, który pokazuje doświadczenie, tak, jak wzrasta nasza pewność siebie i pewność, że wiem wszystko. Ona później, na początku jest na poziomie zerowym, szybko pikuje,
po około pół roku na stanowisku, rok do dwóch, wtedy wiemy najwięcej. Jest takie powiedzenie w Stanach Zjednoczonych, że wyprowadzaj się szybko z domu, póki jeszcze wiesz, jak co zrobić, bo później jak będziesz starszy, to już będzie gorzej. To dlatego, że wyrasta nasze doświadczenie. No i oczywiście ta pewność siebie i pewność, że wiem wszystko, gdzieś tam się stabilizuje na jakimś przeciętnym, mniejszym lub większym poziomie. No i później się już utrzymuje, bo nieraz coś zrobiliśmy, zawiedliśmy się i tak dalej. Pamiętajmy, że SolidWorks to tylko narzędzie. Im niżej, tak, im niżej zejdziemy ze współczynnikiem bezpieczeństwa, tym większa potrzeba testów na modelu fizycznym. Tak, ja to nazwałem prawo zdrowego rozsądku. Jeśli faktycznie na modelu wszędzie mamy 15, tak, no to prawdopodobnie jak wytworzymy go, to nie będzie problemu. Ale jak są miejsca, w którym mamy współczynnik 1,3, no to powinniśmy to najpierw przetestować przed pełnym obciążeniem i wysłaniem do kogoś. Nie wiem, czy stosuje się gdzieś współczynniki mniejsze niż 1,2. Zazwyczaj w takich konstrukcjach większych to jest wszędzie około 3. I to też współczynniki takie poniżej 3 to już wymagają przetestowania kilku aspektów, tak? Nie tylko statyki liniowej, szybkiego obciążania, rezonansu i tak dalej. No i tak, czyli musimy zweryfikować, czy wyniki nie są absurdalne. Nie spodziewajmy się dobrych wyników, jeśli wrzucimy tam przypadkowe dane. Wszystko weryfikujmy. Jeśli nie jesteśmy w stanie czegoś zweryfikować, no to i tak się postarajmy zrobić. Ryzyko leży oczywiście zawsze po naszej stronie. No i też pamiętajmy o tej rozbieżności pomiędzy dyskretnym a rzeczywistym. Zwróćmy uwagę, nawet na modelu dyskretnym też jest już pewien błąd związany z tym, że liczymy jednak naprężenia zredukowane. Tak? To już jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest też mały błąd związany z dostosowaniem, no ale on jest akurat trochę w górę. Tak. Program się trochę myli, zazwyczaj myli się trochę w górę, także to nie jest problem, w sensie w górę, jako że naprężenia będą większe niż w rzeczywistości. Ale faktycznie musimy dobrze zrobić badanie i tak ciężko jest zrobić badanie bez doświadczenia z konstrukcją. Tak. Ciężko jest zrobić dobre. Ale jeśli możemy oczywiście opierać się na doświadczeniu innych, no i prosić o pomoc, czy coś jest w porządku. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Udało mi się chyba tak, jak założyłem, trochę szybciej. I mam pytanie. Czy są jakieś pytania? Widzę, że... Nie. No dobrze. Jeśli ktoś by miał jakieś pytania później, zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. I tyle. Dziękuję wszystkim i życzę wesołych świąt.